Natomiast może ja zacznę w takim razie. Zaledwie kilka dni temu miała premierę twoja nowa książka, Cream City Wilk. Czy jesteś w stanie powiedzieć nam kilka słów, przynajmniej tym osobom, które jeszcze nie miały czasu się z nią zaznajomić? Co do takiego, z czym to się je? Fajna książka. Okej. Okay. Masz taką tendencję w zasadzie do pisania seriami, bo i Kłamca, i Dreszcz, i Chłopcy, to wszystko są serie. Green City też zapowiada, że to będzie kolejna seria. O ile mnie pamięć nie, to takim twoim ostatnim jednostrzałową powieścią było Ciemność płonie z 2008 roku. Jeśniejczyć Świetlika. No to powiedzmy, że trochę inna para kaloszy. Pytanie, z czego to wynika? Czy z tego, że jakby nie masz pomysłów na jednorazowe strzały, czy z tego, że po prostu masz świadomość, że cykle się lepiej sprzedają, a może po prostu nie lubisz marnotrawstwa, nie lubisz mordować bohaterów i świata raz wymyślonego? Wiesz co, jakby policzyć strony każdej z moich książek, każda z nich w zasadzie jest jednym dużym domem. Moja seria, no umówmy się, no Chłopcy powiedzmy to są dwie książki, ale gdyby spokojnie, gdyby to zbić, dałoby się tego, spotykaliśmy się z takimi cegłami pokroju 600-700 stron i nie jest to nic niezwykłego. To, że piszę cykl, wiąże się przede wszystkim z tym, że taki mam system pracy. System pracy polega na tym, że moja książka, żeby utrzymać ten najwyższy stopień napięcia przy pisaniu, nie popaść w żadną rutynę, nie zdryfować w stronę scen pisanych z automatu, tylko cały czas z pasją. Pasja jest dla mnie kluczowa. Jestem w stanie swoją uwagę utrzymać na mniej więcej 300 do 400 stron. Potem muszę od tego konkretnego świata odpocząć, bo to się wszystko nawarstwia. Zaczyna się dopowiadać, dokonstruować, a to też nie jest dobre dla książki. Należy utrzymywać bardzo dużą dyscyplinę. I w momencie, kiedy ta dyscyplina zaczyna bardzo męczyć i doskwierać, należy nas zastosować po drodze. I ja utrzymuję dosyć szaleńcze ten pisanie. Staram się pisać około 10 stron dziennie, co w przypadku mojego trybu życia, gdzie większość życia spędzam w podróży, jest w zasadzie na pograniczu wykonalności. I w związku z tym, jeżeli pozwoliłbym na to, żeby te myśli sobie pęczniały cały czas związane z jedną książką, to w zasadzie nigdy bym jej nie skończył. Bo gdzieś uciekłaby mi dyscyplina. I stąd się bierze tak naprawdę cykliczność tych książek. Przede wszystkim. Okej. Okay. Wspomniałeś o swoim trybie życia, co też chciałbym właśnie dopytać, bo angażujesz się, raz, że piszesz w ogóle strasznie dużo książek, poza tym angażujesz się też w inne akcje, jak różne akcje charytatywne, o których ostatnio też było na Facebooku dość głośno, jest Bangarang Magazine, no jest tego po prostu mnóstwo, co się wokół ciebie dzieje, też uczestniczysz w mnóstwie spotkań autorskich. Jak ty to robisz? Jakoś ci udaje to wszystko pogodzić ze sobą? Nie udaje się. Aha. Znaczy zupełnie szczerze, to się nie udaje pogodzić. Te rzeczy, które widać, to jest wierzchołek góry lodowej. Mnóstwo rzeczy i mnóstwo planów nie wychodzi. Jest mnóstwo pomysłów, które gdzieś miały powstać, rzeczy, które miały zostać napisane i które cały czas są w jakiś sposób odłożone, bo nie wyrabiam czasowo. Są rzeczy, które w danym momencie wydają mi się pilniejsze. Są rzeczy, dla których warto odłożyć projekt, który jest już rozpoczęty. Albo są też takie projekty, które zatrzymują się z jakiegoś powodu. Czy to finansowania, to dosyć częsty problem. Czy też jakby utraty zapału do tego projektu, bo umówmy się, jeżeli wszystko gdzieś jest przeciwko pomysłowi, to nie da się utrzymywać zapału. Motywacja siada. Tak, w pewnym momencie siada i nie ma jakby możliwości, żeby utrzymywać cały projekt gdzieś tam w 2-3 osoby wbrew całemu światu przez cały czas, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest tylko jeden z projektów. I dlatego to jest taka trochę propaganda sukcesu, kiedy mówi się, wow, tyle wychodzi. Ja rzeczywiście robię, myślę, bardzo dużo, natomiast dużo, dużo więcej planujemy, kombinujemy, wymyślamy ekipą większą i nie wychodzi. Okej, okay, rozumiem. Spróbuj się cofnąć odrobinkę w przeszłość, to znaczy od twojego debiutu minęło już ponad 10 lat. W tym czasie napisałeś mnóstwo książek, które odniosły mniejszy lub większy, zazwyczaj większy sukces. Ale pewnie jeszcze nie zapomniałeś, jak to było na tych początkach. Jak się zaczęła twoja przygoda z pisaniem w ogóle? Czyli jednak zapomniałeś? Nie, to jest trochę tak, że... Oczywiście to jest jedno z tych pytań, na które autor przestaje odpowiadać prawdę w pewnym momencie. Bo już go nudzi.
Ale więc, jeśli kosztu jest dość interesujące, tak, oczywiście. Natomiast nie, no, problem w moim przypadku jest taki, że nawet prawda jest dosyć interesująca, pozabawna. Dlatego, że kazała mi mama, no. Miałem 7 lat i moja mama chciała poprawić mój charakter pisma, więc kazała mi zapisywać stronę dziennie. I zaproponowała, żebym napisał pamiętnik. A ja napisałem jedną stronę pamiętnika i stwierdziłem, jasna cholera, jak to moje życie jest nudne. To smutne jest, smutny jest wniosek, kiedy ma się 7 lat. Zwłaszcza, że wcale takie nudne nie było. Akurat ten dzień, który opisywałem, to była jakaś szkolna dyskoteka, w ogóle to wszystko wow. Człowiek z żelatyną na włosach szedł na panienki. Jeszcze nie wiedział po co, nie? Ale mniej więcej to się jakby do tego wpływa. Później zauważyłem, że to jest jakby powszechne dosyć. W komiksie Kevin Hobbs, Kevin ma 6 lat i wie, że cokolwiek robi, jakkolwiek nie wygląda, wszystko jest na panienki. Ale długo później człowiek odkrywa tak naprawdę, o co chodzi. Natomiast ja opisałem wtedy ten swój dzień. Przeczytałem to. Nie podobało mi się. Więc na następny dzień napisałem opowiadanie. Opowiadanie miało 1,5 strony, bo oczywiście z jednej strony była ta chęć napisania opowiadania i żeby ta historia się w jakiś sposób zamknęła, a z drugiej strony, come on, byłem dzieckiem. Jeżeli mogę robić, znaczy jeżeli dostaję wytyczne, napisz stronę, to nie chce mi się pisać więcej, nie? Więc to był taki kompromis między jednym a drugim. Natomiast później już tego kompromisu nie trzymałem, bo pisanie historii na tyle mi się podobało, że to było po 2, po 3, po 5 stron, potem po 10. Bardzo często spotykasz się ze swoimi czytelnikami. W ogóle ta relacja między tobą a czytelnikami wydaje się, że jest dość bliska, bo i za pomocą mediów społecznościowych ten kontakt jest dość bliski. Bo tak jak mówisz, uczestniczysz często w różnych warsztatach, spotkaniach, czy na konwentach, czy po prostu spotkaniach autorskich. Domyślam się, że też dostajesz od nich dość konkretną informację zwrotną, że teksty im się podobały, nie podobały, coś im zazgrzytało, coś im się podobało. Czy zdarza ci się tą informację później brać pod uwagę świadomie, bo nieświadomie to raczej tego nie jesteś w stanie stwierdzić, ale świadomie tak. przy komponowaniu kolejnych tekstów, przy pracy nad nimi? Tak, to znaczy zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że masa tych uwag związanych jest z czyimś gustem, czy z jakimś subiektywnym odczuciem, czy z subiektywnym zrozumieniem. A jeżeli to się zderzy z moim świadomym skonstruowaniem czegoś, bo konkretnie chciałem zbudować takie, a nie inne odniesienie i to odniesienie się czytelnikowi nie podoba, bo coś, wtedy oczywiście jego prawo, moje prawo i swoje prawo cenię bardziej niż jego. Ale zdarzają się takie rzeczy wcale nie tak rzadko, kiedy ktoś wskazuje mi na rozwiązania, które po prostu poprowadziły się. Albo wskazuje mi na rzeczy, jak mogłem to poprowadzić lepiej. Nawet nie tyle, że zrobiłem to, jak nie popełniłem błąd, tylko że hej, gdyby zrobić to tak, byłoby fajnie. I wtedy sobie myślę, dobra, więc po pierwsze spróbuję to zrobić następnym razem, a po drugie, jak będę miał następną historię, to być może, jeśli nie będziemy nic przeciwko temu, włączę cię do beta testu. Zrobiło się bardzo poważnie, więc tak może już powoli na zakończenie przejdźmy do czegoś weselszego. W drugim dreszczu, w posłowiu, wspominasz o pewnej anegdocie z udziałem Gusa, Siary i Budyniu, o którą podczas spotkań ktoś z nich można cię pytać. No to pytamy w takim razie. No to jest taki zabawny przykład odnośnie tego medium. I odnośnie znowu podejścia czytelników, którzy uprzedzają się do czegoś z góry. Ja na przykład nie potrafię zrozumieć, autentycznie nie potrafię zrozumieć, dlaczego w Polsce nie cieszą się popularnością Słuchowiska. Nie potrafię. Są rewelacyjne. Są świetnie zagrane, są świetnie zrobione. Wow. A mimo wszystko jakoś nie potrafią się przebić. Nie wiem, Saint-Tropez zrobił The Walking Dead chociażby. Jest rewelacyjne. Zrobili Kajka i Kokosza z Piotrem Franceskim jako narratorem. Mistrzostwo świata. I mnóstwo innych rzeczy. Taki sam problem, czy bardzo podobny, mamy z komiksami. To znaczy, nakłady najlepszych komiksów nie mogą się równać z książkami. Ja wiem, że komiksy są droższe, ale żeby to były połowy tych nakładów, to nie. To są dużo, dużo niższe, pomimo tego, że to jest świetne menu. Ale u nas pokutuje cały czas to przeświadczenie, że komiks to Kaczor Donat. A Kaczor Donat jest dla dzieci. W związku z tym, skoro jestem dorosły, to nikt nie może mnie zobaczyć, przecież nie wiem, w autobusie z komiksem. No i ktoś boską pomyślą, że jestem niedorozwinięty.
Jakby to z kolei była jakaś obelga. W każdym razie ja się staram cały czas informować ludzi o tym, że hej, słuchajcie, komiksy są fajne. Ale nawet moi czytelnicy, którzy dostają osobną historię zawartą w komiksie, jak było z Kłamcą. Oczywiście, że Kłamca sprzedał się lepiej niż większość komiksów, ale z drugiej strony to nie jest porównywane w żaden sposób do tego, jak sprzedają się książki o Kłamcy. Czyli widać wyraźnie gdzieś tę blokadę, tę niechęć. Częściowo do rysunków pewnie, chociaż ja jestem nim zachwycony, ale także do tego. Spotykając się, rozmawiając z ludźmi z domu, to jest ten cały feedback, który dostaję na spotkaniach. Komiksy, serio. Ale komiks to nie jest tylko forma na zasadzie dymek, obrazek, kadry. Ale przede wszystkim komiks to jest inny model narracji, konstruowania opowieści, pewnego schematu opowieści, konstruowania bohaterów, pewnych wyolbrzymień i tak dalej, i tak dalej. To wszystko działa trochę inaczej. Teraz stwierdziłem, że dojdę do tego. Okay. Stwierdziłem, że dam ludziom komiks bez obrazków. Żeby sprawdzić, czy tak naprawdę przeszkadza im. Ok, teraz anegdota. Gus i Siara to mój kumple z ogólnika. Co powinniście wiedzieć o Gusie, zanim zacznę opowieść? Otóż Gus po pierwsze miał dobry komputer, więc przychodziliśmy do niego po lekcjach, żeby pograć. Po drugie, mama Gusa robiła najlepsze ciasta, kropka. W sensie najlepsze. Co, za cokolwiek się nie brała, jakiekolwiek ciasto, robiła najlepsze. Taki teraz nawias wstawa. Oczywiście oprócz mojej mamy, bo ktoś z was może jej pokazać. Ale jeżeli nie, mama Gusa robiła naprawdę rewelacyjne. I przychodziliśmy, jak przychodziliśmy do niej, to ona zawsze wiedziała, że okej, dzisiaj, bo nie w każdym dzień mówiliśmy, ale jak przychodzi, dzisiaj chłopcy przychodzą na komputer, w związku z tym trzy blachy, nie? Trzech nas było, więc... A Gus jak pół, więc... Sorry, Gus. Co powinniście wiedzieć o Siarze? Siara nie lubi budynku. Dałoby starczy. No więc przychodzimy do tego razu, ja siedzę i gram, Gus coś tam poszedł do kuchni, a Siara... siedzi. I tu znowu przydał mi się wulgaryzm, ale go nie użyję, więc miejcie świadomość, że słowo, które użyję, jest łagodniejsze niż to, które miało być. Wpieprza ciasto. Siedzi i gra, w ogóle gra, nie pamiętam, co to było wtedy. Mam wrażenie, że trójka GTA, ale może nie. Może dwójka. Stary czas. W każdym razie coś grać. Proszę? Jak chcesz, to masz trójkę na górze. Nie, już teraz wiesz. Ale krytyczne palce, to już nie to. Poza tym w dwójce nie było Hare Krishna, nie? No właśnie. W każdym razie ja się wygram, a Siara pieprza ciasto i komentuje o tym, że komentuje, wystarczy, że ja muszę pojęty w pokoju w ogóle. I następny kawałek. I w ten sposób robię kawałek za kawałkiem. Wrąbał już tak dobre pół blachy. Jeszcze został jakiś tam kawałeczek do tej połówki. Ostatni trzyma w łapie, to są takie kawałki, bo to drożdżowe coś tam. Więc trzyma ten kawałek, wchodzi Gus. Siara, a ty wiesz, że to ciasto z budyniem jest? A Siara robi tak, obu. Serio? I Gus tak patrzy na ten nadgryziony, obśmiony kawałek. Wie, że ten idiot Siara. On naprawdę to odłożył, już więcej nie tknie. Nie, ja żartowałem to z masą grysikową. No więc moi drodzy, dreszcz to jest taki budyń. To jest taki przytyczek w nos dla wszystkich ludzi, którzy... Ja bardzo lubię twoje książki, ale komiksy to w ogóle przestań, bo komiksy są na laszczeniach. No więc zrobiłem komiks, który... Właściwie to nie jest komiks, to jest taka masa grysikowa. Spokojnie czytajcie, zupełnie się nie przejmujcie. No,